świeżo po finale Tańca z Gwiazdami. Bardzo się cieszę, bo za chwilę będziemy mogli porozmawiać o tych emocjach. Będziemy mogli się wzajemnie, mam takie wrażenie, podzielić emocjami, ale nie tylko. Przy moim telefonie na łączach internetowych nowy juror programu Taniec z Gwiazdami, Tomasz Wygoda. Witam Cię bardzo serdecznie. I ja witam Ciebie i witam wszystkich słuchających. Bardzo się cieszę, Tomku. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo mi miło. A ja za zaproszenie. Też mi bardzo miło. Tym bardziej cieszę się, tak jak powiedziałem, że spotykamy się dzień po finale Tańca z Gwiazdami, ale do Tańca z Gwiazdami przejdziemy, jeśli pozwolisz, za moment, bo chciałem Cię zapytać o Twoje początki przygody z tańcem. Jak to się zaczęło? Jak się zaczęło? A to ciekawe, bo ja teraz, będąc jurorem w programie, który jest tak stricte związany od początku z tańcem towarzyskim szczególnie, to się też oczywiście zmienia i rozwija, bo widzimy, że są teraz propozycje tańca współczesnego i freestyle'ów, ale będąc w Kielcach, bo ja pochodzę z Kielc, chyba miałem 15 albo 16 lat i trafiłem na pierwszy kurs tańca towarzyskiego, taki 3-miesięczny, który prowadził Robert Kupisz z taką Gosią Nitą w Kielcach. I po tym 3-miesięcznym kursie tak mi się zachciało tańczyć dalej, że szukałem jakiejś innej grupy, która by mi to umożliwiła. No i w Kielcach były takie dwie grupy tańca show dance, takiego jazzowego. To jeden to był w takim domu kultury, chyba Puls Max nawet się nazywał, a ja później poszedłem do Impulsu, który prowadziła pani Elżbieta Szlufik, która do tej pory prowadzi Kielecki Teatr Tańca już od wielu lat z Grzegorzem Pańtakiem, więc ja przez kilka lat chodziłem tam, tam się uczyłem, tam pracowałem do momentu, jak ten teatr powstał, a następnie też w Kielcach robiłem taki kurs choreograficzny, który był 2,5-roczny, a następnie dostałem się do Śląskiego Teatru Tańca, który był w Bytomiu Jacka Umińskiego i tam byłem przez 6 lat i od tego czasu już tak poważnie zająłem się tańcem, bo wcześniej to jeszcze taniec był moim hobby. Miałem myślenie takie, że będę prawdopodobnie pracować czymś związanym ze sztuką albo prawem, albo historią, bo też kończyłem historię w Kielcach, w szkole pedagogicznej. Ale kiedy już moje hobby stało się moim zawodem, to po 6 latach już tylko w tym kierunku myślałem, więc już później pracowałem w wielu projektach, a później do tego doszedł teatr, no i przez ostatnie 20 lat opera. Okay. To tak w dużym skrócie. Okej. Okay. A co jest dla Ciebie, Tomek, najważniejsze jako choreografa? Czy śmiało możemy powiedzieć, że taniec jest sposobem na wyrażenie siebie? Mam wrażenie, że to pytanie jest trochę banalne, biorąc pod uwagę to, co wczoraj na przykład zaprezentowała Anita Sokołowska, prawda? We freestyle. Tak. No wiesz, no taniec jest tak niesamowicie uwalniający, bo my wszystko, co mamy, tak naprawdę to mamy dostęp do swojego ciała. Wiele innych rzeczy jest bardziej ulotnych, nienazwanych. Teraz można myśleć, co jest naszą świadomością, co jest naszą duszą, co jest z naszą nieśmiertelnością, naszą psychiką, ale niewątpliwie mamy dostęp do ciała. Ono jest namacalne, ono jest. Wiemy, że pulsuje krew, że bije puls. Wiemy, że ma swój rytm.
Wiemy, że ma swoje spięcia, rozluźnienia. Wiemy, że to ciało pamięta o wszystkim, co nas w przeszłości spotkało. Z każdym dobrym i złym doznaniem w naszym ciele się kryją napięcia, rany, ale też przyjemności. I dostęp do tego ciała, wyrażanie się w taki sposób też abstrakcyjny jest cudownym, takim nie do końca może takim rozumianym też dla wielu osób przekazem, bo niektórzy mówią, że się nie znają na tańcu, bo tu się nie da opowiedzieć wszystkiego tak dokładnie, jak operujemy na przykład językiem. Język jest już bardziej precyzyjny. Możemy coś nakreślić, możemy opowiedzieć, jaki jest stół, jaki ma kolor, jaki ma, jaką ma wysokość, ale wytańczyć stół już na przykład. Każdy to zrobi inaczej i możemy sobie, i to jest cudowne, że każdy będzie go inaczej jakby kreować, każdą rzecz, jaką będzie chciał przekazać. A teraz jak tańczymy o emocjach, jak tańczymy o stanach, o przeżyciach, to jest takim językiem kreowane wszystko abstrakcyjnym, który pomimo, że czasami może niektórych blokować, że nie wiedzą, co mają powiedzieć, ale gdzieś głęboko, bardzo dobrze na poziomie emocji i serca bardzo dobrze czujemy i nawet jakbyśmy powiedzieli, że nie możemy wiele o tym powiedzieć, to na pewno potrafimy to poczuć i tak pięknie wczoraj w tym finale i w tych freestylach ludzie reagowali, że byli wzruszeni, że płakali i teraz ile by trzeba było naopowiadać historii, żeby kogoś doprowadzić do łez, a to można dwuminutowym tańcem poruszyć inne ciała, które zaczynają płynąć deszczem łez. To jest cudowne. Ale a propos tego, co mówisz, że ludzie mówią, że nie znają się na tańcu, ja też należę do tych ludzi. Wiesz, myślę, że ja tak specjalnie, trochę prowokacyjnie też mówię, bo często jesteśmy jakby onieśmieleni i myślimy, że musimy być jakoś specjalnie przygotowani i wyedukowani, żeby odbierać sztukę, czy malarstwo, muzykę. Na pewno to pomaga, na pewno pomaga znajomość, na pewno pomaga historia, na pewno pomaga to, że wiemy, co się na świecie dzieje, bo to nas uczy i nadaje nam odwagi. Ale mówię to specjalnie, bo wszyscy gdzieś głęboko wiemy, czy coś jest dobre, czy nie, bo czy nas to porusza, czy nas to wzrusza, tak, czy nie pozostawia nas na to obojętne. No właśnie, jeżeli nas to porusza, to znaczy, że jest dobrze, prawda? Że jest to dobre, że jest dobrze i że to jest bardzo potrzebne. I to jest tam bardzo, bardzo potrzebne do życia, bo jak to mówią, nie samym chlebem żyje człowiek. Tak. Tak, tak jest, oczywiście. Ja sobie na przykład nie wyobrażam życia bez emocji. Jakie to by było nudne życie i ubogie. Ubogie, bardzo jakieś takie, tak, wyliczone, matematyczne, od punktu do punktu. A te emocje, no, targają nam, czasami nas rzucają, oczywiście cudownie do góry, czasami też potem trzeba spaść na dół. Niektórzy mówią, żeby te emocje trochę kontrolować, żeby szukać takiego stoicyzmu. I myślę, że tego się nie da nigdy całkowicie zrobić, więc te emocje będą bardzo ważne w naszym życiu. I nawet jakbyśmy mieli im bardzo nie ulegać, to chodzi o to, żebyśmy je czuli. Żebyśmy dostawali informacje, które one niosą. Bo mówię, nawet jeśli to nie byłaby sytuacja taka, że te emocje miałyby nas doprowadzać do jakichś bardzo radykalnych działań albo czasami szaleństw, bo stoicy mówią, żeby z reakcją czekać. Jeśli jest jakiś bodziec, to żeby szybko nie reagować na niego, to dać sobie chwilę do namysłu i to na pewno jest też bardzo dobre. Ale całkowicie od emocji się nie da odciąć, a ciało na to reaguje, więc to jest taka muzyka do naszego systemu. A nie masz takiego wrażenia, że żyjemy w takiej trochę rzeczywistości, gdzie jednak próbujemy się odciąć od emocji? Wiesz co, i tak, tylko że to się nie uda, jeśli będziemy próbowali się od emocji odciąć, bo jeśli one są, to one będą w nas wzbierać i w pewnym momencie to jest tak jakby zrobić tamę na rzece. Przez chwilę ta rzeka nie będzie płynąć, ale jak się tej wody dużo nazbiera, to może grozić powodzią.
tymi emocjami też tak, no. Więc trzeba te emocje w ogóle najpierw zobaczyć, co je generuje, z czego one wypływają, jakie są powody ich powstawania i na bieżąco jakby pracować, żeby unikać tych powodów, tych generatorów tych emocji. Bo już jeśli te emocje powstaną, to już trzeba coś z nimi zrobić i trzeba im pozwolić żyć albo gdzieś popłynąć. Tak, Tylko w miarę tak. bezpiecznie, żeby innych ludzi nie narazić na niebezpieczeństwo i siebie. Nie, Tak. no bo mówisz bardzo ważne rzeczy, bo ja niestety, albo stety, jestem obserwatorem rzeczywistości, która nas otacza i widzę, że my jako społeczeństwo tak ogólnie, że generalnie mamy problem z wyrażaniem emocji, że kojarzy nam się z czymś złym, to na przykład, nie? Wiesz, no bo tak, no bo my w ogóle mamy takie podziały, że coś jest dobre, coś jest złe. Niektórzy mówią mnie, że te podziały już generują coś niefajnego. I wtedy pewne emocje, które są pozytywne, chcemy je widzieć, a te, które są te złe, to ich unikamy albo chcemy je ukryć. A nie możemy ukryć części siebie, więc oczywiście, Tak. jakbyśmy już nazwali inaczej, że pewne emocje są słodsze, a inne emocje są bardziej gorzkie, to byśmy może się nie wstydzili tych gorzkich. Bo one też są, tak jak jest dzień i noc, a odciąć się nie odetniemy. Społeczeństwo jest takie, że też grupy też działają często bardzo emocjonalnie i to też czasami jest cudowne, a są sytuacje, kiedy to jest bardzo niebezpieczne i grupy też przejmuje jakaś taka fala emocji i różnych stanów. A z kolei teraz pewnie jeszcze dochodzi do tego takie nasze wyobcowanie wewnętrzne, czy takie odcięcie się każdego z nas osobno, bo siedzimy dużo. Tak jak ja teraz też Tak. rozmawiamy przez szklany ekran i ludzie spędzają tego czasu bardzo dużo, więc to też takiej samotności nie pozwala uczyć się, jak z tymi emocjami sobie radzić. Kiedyś ludzie, dzieci chyba spędzali trochę więcej czasu na placu, na drzewach, w piaskownicy Tak, z to sobą. prawda. A teraz więcej czasu spędzają, może nie tylko, ale na pewno dużo więcej przy biurku, przy komputerze. No i to widzimy, i to psycholodzy, i terapeuci mówią od lat, że narasta tutaj też taki duży problem. No ale to już jest temat, z którym sobie tak łatwo nie poradzimy. Ale na pewno taniec bardzo by tu pomógł. I w ogóle taniec, szeroko Tak. rozumiany ruch, ruszać się, być otwartym na swoje ciało. Słuchać jego potrzeb, nie wstydzić się ciała, Tak. dotykać się, masować, dawać mu dużo ciepła, dużo bliskości. Więc ciało tego potrzebuje, bo my jesteśmy ciałem, bo my jesteśmy ciałem. O, bardzo świetne jest to, co powiedziałeś, bo my jesteśmy ciałem. Nie wiem, czy na pewno zwróciłeś uwagę, że na przykład moje ciało cały czas się rusza. Cały czas Niby to tańczy. jest związane z moją niepełnosprawnością, ale powiem ci, że im dłużej żyję na tym świecie, tym bardziej traktuję to zupełnie inaczej. Wiesz, myślę teraz tak sobie, że ty znasz swoje ciało najlepiej i je poznajesz. My wszyscy poznajemy swoje ciała. Ja znam bardzo dużo ludzi, którzy są bardzo tacy nieruszający się, skostniali, ponapinani i oni mają swoje ograniczenia i swoje problemy wynikające z tego, że się w ogóle nie ruszają, nie potrafią się ruszyć. Więc twoje jakby zwiększone takie zapotrzebowanie na ruch, to co dzieje się w twoim układzie, ja bym nie nazwał może, bo my tak oceniamy przez jakąś taką normę, To jest nawet bo my mimowolne, wiesz, No wiem, te moje tylko że ruchy. ja sobie zdaję sprawę, tylko ty się odwołujesz do tego, jaka jest większość społeczeństwa i dzisiaj normą jest to, że ludzie siedzą i się nie ruszają, ale gdyby była większa grupa
takich osób jak ty, które by cały czas miały tę potrzebę ruchu i nie potrafiłyby tego zablokować, a ja bym siedział między wami, to ja bym wtedy był unieruchomiony, a wy tańczyli. Także następnym razem, jak by było kilka osób podobnych z takimi ruchowymi jakościami jak twoje, to wtedy ja bym się okazał osobą, która jest poza takim schematem. Ale Więc to by było ciekawe doświadczenie, powiem ci. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie. I jeśli się odetniemy od oceny, bo my często coś nazywając, od razu staramy się jakby to oceniać też bezwiednie. I tutaj nie ma rzeczy, że ktoś robi coś dobrze, ktoś niedobrze. Ja się w ogóle całe życie, przynajmniej od dłuższego czasu, może nie całe, ale od długiego czasu staram się wycofywać właśnie z takich podziałów, że coś jest dobre, a coś niedobre. Że tak powinno być, a tak nie powinno no, być. No. Nas życie nauczyło pewnych schematów i często po prostu jest to przykre nie tylko dla tej większości, bo ona nie jest w stanie zobaczyć innych rzeczy, ale na pewno jest to przykre dla tych ludzi, którzy są w mniejszości, a tych mniejszości na świecie jest bardzo dużo i wszyscy, każdy z nas do jakiejś mniejszości należy. Czy to związane ze skórą, czy z kolorem włosów, czy z myśleniem, czy z jakimiś pragnieniami. Myślę, że jakbyśmy porobili takie zbiory, to każdy by należał do jakiejś bardzo małej grupy, gdzie czułby się bardzo samotny. No tak, oczywiście, że tak. A powiedz mi, wracając do tańca, czy masz Tak. jakiś taki swój ukochany taniec? Wiesz, ja przez ostatnie lata i przez ponad 25 lat, 30, głównie zajmowałem się tańcem współczesnym. Wcześniej tańcem modern, tańcem nowoczesnym. Ale ten taniec współczesny to jest taniec, który powstaje dzisiaj, tu i teraz i korzysta z różnych technik, bo tam są nie tylko ludzie z doświadczeniem z szeroko rozumianego tańca, który sobie to wyobrażamy, że on jest do muzyki, ma swoją technikę, ale też z różnymi technikami sportowymi, korzysta z karate, z capoeiry, z aikido, to są w tai chi, to są metody też terapeutyczne, to są metody, tak na przykład jak Feldenkraisa, technika Aleksandra, to są metody, które mają pomagać odblokowywać ciała, z jogi korzystamy, z elementów, więc tak naprawdę każdy, kto wrzuci w swoje ciało doświadczenia z tych różnych technik, będzie kształtować swoją indywidualną technikę wyrazu, która będzie miała cechy tych różnych rzeczy. I to jest piękne właśnie, że możemy być tak różni i korzystać z tak w proporcjach różnych elementów. Więc ja tak szeroko rozumiany taniec współczesny i mamy bardzo dużo oczywiście i w Europie i na świecie zespołów, które to robią fantastycznie, które to robią też w taki sposób takiego mocnego fizyka tańca. I to jest takie najbardziej dla mnie piękne, bo wtedy te ciała są takie bardzo mocne, dzikie, subtelne, w takiej pełni. Czyli generalnie taniec współczesny u ciebie. Tak, taniec współczesny. To oczywiście najbardziej. Ale uwielbiam patrzeć na różne osoby, bo tak jak tutaj teraz nawet w tańcu z gwiazdami, pamiętam jak pięknie zatańczył Krzysiek Szczepanik taniec tango. Więc są takie tak, style, też które mają pamiętam. Swoje się to... wspaniale zatańczył, tak. Tak. Więc no jest dużo wspaniałych klimatycznych, ale ja najbardziej no, jakby cenię taniec współczesny. A czy ty zanim przyjąłeś propozycję jurora w tańcu z gwiazdami, czy ty obserwowałeś ten program? Tak, no wiesz, on jest od kilkunastu lat na antenie. Tak. I ja tam widziałem dużo też i znajomych tancerzy, i znajomych aktorów.
I oglądałem. Nie oglądałem nigdy tak dokładnie każdego odcinka, ponieważ przez lata też no, miałem taki grafik, że byłem często na swoich próbach. Albo nie miałem przez lata też telewizora, więc też nie oglądałem ludzi sporadycznie u znajomych. Ale oczywiście, że przez te lata bardzo dużo odcinków obejrzałem. Tylko takich porozsypywanych. Nie byłem takim wiernym widzem, jak teraz niektórzy dzwonią, mówią, że oglądają każdy odcinek, to się bardzo cieszę. Masz przed sobą wiernego widza, Tańca z Gwiazdami, który ogląda program od kilkunastu lat, naprawdę. Wspaniale, to jest cudownie słyszeć, że są ludzie tak wierni. Jeszcze po tylu latach. Iwoną Pawłowicz wspominaliśmy kiedyś, jako że też się znamy. Z Iwoną Pawłowicz wspominaliśmy jeszcze czasy, kiedy Taniec z Gwiazdami był w TVN-ie. I to też była niedziela. Tak jak teraz. Bardzo dobry czas antenowy. No, bardzo. Oboje tak. Stwierdziliśmy z Iwoną Pawłowicz, że niedziela to jest najlepszy dzień na Taniec z Gwiazdami. No tak, wszyscy są w domu, każdy już pod wieczór zrelaksowany. Czeka na poniedziałek, na nowy tydzień, więc na zakończenie dnia oglądanie programu, więc wiele osób jest już wtedy wolnych przed telewizorami. Tak. A co byś powiedział tym, którzy patrzą na Taniec z Gwiazdami tylko z perspektywy tego, że to jest telewizyjne show pod publikę, bo na pewno słyszy się takie komentarze, prawda? Czy śmiało możemy powiedzieć, że to jest coś więcej niż program rozrywkowy? No wiesz, to jest program rozrywkowy, ale to jest dobra rozrywka, bo to ma jakości. To nie jest rozrywka tylko taka, że wychodzimy i robimy coś, co nie ma takiego umocowania rzetelnego w technice, w rzemiośle. Tam jest wszystko dopięte na ostatni guzik, jest generowana muzyka na żywo, są cudowni muzycy, tak. Śpiewacy z Tomkiem, z dyrygentem. Mamy tancerzy, którzy od lat się tym zajmują i robią to naprawdę bardzo dobrze. Tak samo była tam cała seria choreografów. Mamy teraz kolejnych bardzo dobrych z Tomkiem Barańskim. Do jury też przecież nie biorą kogoś, kto się całkowicie na tym nie zna, tylko biorą osoby, które są przez lata doświadczone w wielu dziedzinach, nie tylko z tańca, ale też i z teatru czy z filmu. Więc ten program jest na bardzo wysokim poziomie, a to, że to jest rozrywka, to dobrze, bo ludzie chcą mieć też taką lekką jakość, piękną, która nie jest tylko trudna. Ale ja z kolei też ze swojej strony i myślę, że wiele osób staram się mówić tam też takie rzeczy, które nam coraz bardziej ten taniec jakby poszerzają, ten taniec nam tak. Łączą z życiem, z różnymi sferami. I to też to nie chodzi tylko o to, że kręcimy obroty, czy jak niektórzy myślą, robimy szpagaty i podnosimy się w parterowaniach. Przecież to jest w ogóle o życiu, to jest o relacjach, to jest o uczuciach, to jest o psychologii, to jest o emocjach, to jest o sercu, to jest o wyczuwaniu siebie, to jest o słuchaniu siebie. Więc możemy naprawdę tutaj zdobyć bardzo dużo jakości, które później przekładają się na to, na życie, na to, co my wiemy o sobie, co wiemy o partnerze. I to może nam tylko pomóc bardziej doświadczać życie i dowiedzieć się więcej o sobie, więc ten program jest bardzo edukacyjny też. Tak. To nie jest tylko rozrywka. Nawet my na początku rozmowy, prawda, rozmawialiśmy tak trochę psychologicznie, powiedziałbym nawet. No właśnie, tak. Nie da się, no ciało jest związane, nasz mózg jest zanurzony, nasze serce jest zanurzone w tym ciele. Gdzie my powiemy, gdzie się ten mózg kończy? Przecież wszystkie receptory, wszystkie funkcje
On sięga do skóry, więc tak naprawdę skóra jest połączona z mózgiem, z naszym Tak. sercem, więc wystarczy, że się o kogoś oprzemy, dotkniemy i tak naprawdę już wchodzimy w relacje, gdzie ten umysł jest cielesny. A czy to, że ten program jest realizowany na żywo, to dodaje dodatkowego atutu? Wiesz, to oczywiście na pewnym poziomie robi trudności, bo trzeba być bardzo precyzyjnie przygotowanym, wiedzieć jak to. Przede wszystkim wiedzieć, że nie będzie powtórek i każda sytuacja, która się wydarza, ona się może wydarzyć, ale z każdej trzeba będzie szybko wyjść, bo nie będzie cięcia, nie będzie montażu, że my sobie to posklejamy. Ale on też generuje rzeczy takie, które mogą się wydarzyć niespodziewane. Nas trzymają w większej gotowości, więc z jednej strony one są bardziej wymagające, ale w efekcie ostatecznym myślę, że bardziej satysfakcjonujące. Absolutnie, absolutnie, Tak, tak, tak. absolutnie. A co było dla ciebie najważniejsze jako jurora? Na co ty zwracałeś uwagę? Wiesz, no oczywiście zwracamy na wiele rzeczy uwagę i ciężko jest powiedzieć, która by to była najważniejsza, ale wiesz, to chodzi na pewno o to, żeby połączyć tych przynajmniej kilka elementów sprawnie. Dlatego często widzimy osoby, które najpierw bardzo się starają. To jest tak, jak niektórzy uczą się języków obcych i na samym początku boją się mówić albo mówią mało, bo się boją, że będą mówili niepoprawnie albo niegramatycznie. I na początku widać, że zastanawiają się, sklejają zdania, jak powiedzieć coś po angielsku albo po niemiecku, a później coraz dalej idąc, zaczynają mówić coraz płynniej. Są też takie osoby, które nie zwracają uwagi na gramatykę i mówią, byle żeby gadać, żeby się Tak. dogadać. I to też jest To ja cudowne. mam tak, to ja mam tak z angielskimi tytułami. Mój angielski jest po prostu tak kwadratowy, że pewnie nie chciałbyś tego słyszeć No ale to widzisz, w ogóle. widzisz, starając się często, to nas spina, to samo staranie. I jak teraz przejść na etap takiego luzu, takiej przyjemności? Dopiero musimy jakby pokonać ten etap. Albo po prostu nastawić się, Tak. że się cieszymy z samego faktu, że mówimy. I teraz ten język jest ciała dla wielu, czy tańca, na wielu działa podobnie, że niektórzy na początku są tacy bardzo poprawni, ale kiedy przechodzą ten moment takiej swobody, kiedy zaczynają mówić płynnie i zaczynają się tym bawić, reagować, to jest cudowne. I ja też tak patrzę głęboko, bo to, co jest w każdym tańcu na zewnątrz, to są określone reguły oczywiście, że tu się powinno zaczynać od palca, tam od pięty, albo tu mieć nogi proste, tu zgięte. Ale w pewnym momencie zaczynamy patrzeć, czy ciało ma możliwości, czy potrafi być mocne i wolne, czy potrafi być długie i krótkie, czy potrafi wyrzucać energię na zewnątrz, ale też kumulować ją do środka. I czym więcej jest tych możliwości, tej takiej palety barw, to wtedy ten taniec jest najbardziej barwny, ciało najbardziej może się wyrażać w różnych kolorach, w różnych nastrojach. I oczywiście, jeśli to jest wsparte siłą, techniką, rozciągnięciem. Więc tych rzeczy jest bardzo dużo, ale jakby to poszukanie takiej szerokiej możliwości wyrazu, to na to patrzę w tańcu. Na to, to jest podstawowa rzecz, bo trzeba mieć po prostu dostęp do nie tylko wielu różnych kroków, tak jak do słów, ale też mieć taką paletę tego ciała, które jest jak harmonia, które potrafi szeroko się rozłożyć i złożyć. Żeby mieć taką duży zakres różnych rzeczy, którymi możemy się podzielić. Tak. A miałeś jakiś taki taniec, który oczywiście pomijając freestyle Anity i Jacka, miałeś taki taniec, który cię po prostu poruszył? Tu w tańcu z gwiazdami? Tak.
Wiesz co, no, dzisiaj powiedziałem o Krzysiu, który tańczył tango. Tango. Wiesz, no tak, pamiętam, Maćka musiała, też tańczył chyba współczesny, taki bardzo ładny kawałek. Pamiętam, no tutaj to już ten freestyle tych trzech dziewczyn w finale, no to już był w ogóle już to pokaz mistrzów, bo każda zrobiła to fantastycznie. Więc no kilka kawałków było takich bardzo, bardzo wzruszających. Tak, ale no ten finał był już najmocniejszy. Ale nawet ty to sam powiedziałeś wczoraj, że się w pewnym momencie przestraszyłeś, że ani cię coś się stało po prostu. No, bo ona zaczęła od takiego oddechu, takiego bardzo, takiego pogłębionego i ja muszę sobie znaleźć to nagranie i jeszcze raz to zobaczyć, bo to na pewno jest już dostępne. Ale było to bardzo, bardzo dla mnie jakoś, nie wiem, takie moje ciało tak empatycznie zaczęło nasiąkać tym stanem i to było bardzo dojmujące. Nawet nie wiem, czy to było wzruszające, ale to było bardzo przejmujące dla mnie. Tak, bardzo przejmujące. Także ten stan jakoś się tak bardzo rozlał. Więc to też pokazuje, jak taniec i ruch może działać na inne ciała, wprowadzając je w jakieś podobne przestrzenie czy wibracje. Bo w końcu, jak jesteśmy w 70 paru procentach wodą, to ta woda też potrafi wibrować oprócz energii i nasze radioodbiorniki potrafią odbierać te Tak. informacje. A czy biorąc pod uwagę werdykty widzów, czy twoim zdaniem w tym programie bardziej chodzi o popularność danej osoby, czy bardziej chodzi o taniec? Bo Wiesz, o wszystko na chodzi. To pewno jest trochę. było kilka takich werdyktów widzów, z którymi byśmy podyskutowali, nie? No ale wiesz, to jest program do szerokiego, że tak powiem, widza, grona ludzi. Bo gdyby to był program dla zawodowych tancerzy, możliwe, że nie miałby takich zasięgów. Bo by Tak. to był bardziej dla specjalistów i albo dla kogoś, kto lubi, nie wiem ile osób ogląda lekko atletykę albo jakieś zawody w jakichś walkach i pewnie tam są duże grupy, no już nie mówię, bo to nie chodzi, piłka nożna to już najwięcej ma obserwujących, ale na pewno by to ich było mniej i jeśli w tym momencie ten program jest tak szeroko oglądany dzięki osobom znanym, to musimy też wziąć pod uwagę, że zdarzają się takie rzeczy, że ludzie chcą oceniać oczywiście jakoś tam rzetelnie i uczciwie, ale jeśli kogoś bardzo lubią, to my czasami tym swoim ulubieńcom wybaczamy więcej i wiemy doskonale w życiu, że czasami na kogoś się możemy szybciej Tak. zezłościć, ale na tego, kogo bardzo lubimy, to mu wybaczymy każde potknięcie, dajemy mu większe fory, większą dozę zaufania. No i nie zmienimy tego. I tutaj jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje emocje, a mówiliśmy o emocjach, więc mają swoich milusińskich, kogoś bardzo lubią, kogoś bardzo cenią, jako aktora, czy piosenkarza, czy jakiegoś innego prezentera. No i to będzie wpływać na ocenę. No ale co, no. My też w życiu kierujemy się wieloma takimi Tak. rzeczami, które wpływają na nasze decyzje i nawet sobie na to nie zdajemy sprawy często. Że nasze decyzje wszystkie są podejmowane bardzo w taki złożony sposób. Coś lubimy, idziemy i to bierzemy każdego dnia i się nie zastanawiamy. Czy to w sklepie, czy spotykając kogoś. No i w tym momencie też no, ludzie będą głosować na tych swoich ulubionych. No i taki jest program. I najważniejsze, że to oglądamy, najważniejsze, że o tym mówimy, że to nas wzrusza, więc ten program spełnia swoje zadanie. Tak, absolutnie.
A czy ten program był dla ciebie wyzwaniem jakiegoś rodzaju jako jurora? Wiesz co, był na pewno, bo wchodzę w nową przestrzeń, w której do tej pory nie byłem. Wiedziałem, że to jest program kręcony na żywo i nigdy wcześniej w nim nie byłem, więc to są zawsze obawy, bo robimy coś pierwszy raz. Więc się zastanawiałem, czy to jest dla mnie, czy ja się w tym sprawdzę. Ale po pierwszym odcinku, kiedy dostaliśmy informacje zwrotne, że jest wszystko bardzo dobrze od produkcji, od reżyserów, to ja się uspokoiłem i nabrałem pełni zaufania. I mam od tego czasu dużą przyjemność. Wczoraj na koniec programu Krzysztof Jubisz dał do zrozumienia, że chyba kolejna edycja będzie, bo jak powiedział, że światła w studiu nie gasną. Tak. Będzie kolejna edycja i już też słyszę głosy, więc myślę, że to zaraz będzie potwierdzone. Na jesieni? Tak, na jesień, tak, na jesień. Już się cieszę. Ja Już też, się ja też. cieszę. Już się cieszę. Ja jako widz i fan tego programu. Już się cieszę. A nie masz takiego wrażenia, że całą tak naprawdę robotę, jeżeli chodzi o atmosferę, dużo dokłada muzyka na żywo. Ale to jest zawsze bardziej pełne, to jest zawsze lepsze, no bo puszczanie ze sprzętu, oczywiście można mieć najlepszą muzykę nagraną, ale to będzie zawsze odtwarzana. Słuchanie muzyków, wokalistów na żywo jest no, po prostu przyjemnością. No to też moglibyśmy, też puścić taniec z nagrania. No i wiemy, jak to by wszystko odejmowało jakości. Najważniejsze, że to się wszystko wydarza na żywo i to jest najpiękniejsze. Mamy i muzykę, i program, który jest kręcony na żywo, taniec na żywo. To się to po prostu wydarza teraz, pojedynczo, tylko w tym momencie. I to jest docenienie tej chwili, że ona jest piękna, ponieważ ona się już nie powtórzy. To jest wszystko prawdziwe. Tu nie ma nic, żadnego fejku, nie ma żadnego udawania. Każdy jest sobą, na żywo, w danym momencie, w danej sekundzie. I to jest piękne. I to jest Ale ulotne jest. też. Już możemy tylko to wspominać. Potem sobie możemy odtworzyć na nagraniu, na YouTubie, ale oczywiście to już nie ma tej Zobacz. wartości, tej jakości. Jest dużo prawdy w tym, co mówisz, bo ja pamiętam, kiedy 2 lata temu była poprzednia edycja, program był w poniedziałki. Ja akurat w poniedziałki o tej porze mam program między 20 a 22, więc nie mogłem oglądać programu na żywo w telewizji. Oglądałem go z odtworzenia i rzeczywiście to nie było to samo. No tak, no tak. A jeszcze zobaczenie tego na żywo w studio to ma jeszcze inną jakość i siłę, tak. No, na pewno. Tomku, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Ja bardzo dziękuję tobie. To była niezwykle przyjemna rozmowa, naprawdę. Tak, dla mnie również i bardzo takie, wiesz, masz też pytania wnikliwe i wrażliwe, więc dziękuję Ci za to zainteresowanie i pasję. Och, tak wiele osób o tym mówi, tak wiele osób to dostrzega, które się ze mną tutaj spotykają, że mi już
brakuje komentarza, powiem szczerze, ale tutaj. Po prostu się ciesz, bo na to zasłużyłeś. Tak. Zasłużyłeś na to, żeby to powiedzieć. Tak. Mam tego Więc teraz. świadomość i to I jest, bardzo dobrze, trzeba. i to jest tylko dla mnie potwierdzeniem, Tomek. Dobrze, Jak dobrze, to. trzeba mieć potwierdzenie i super, i trzeba takie rzeczy mówić. Jak coś widzimy dobrego i mądrego, to musimy to nazywać, żeby ludzie mieli z tego satysfakcję, bo często to wszystko bardzo dużo kosztuje energii, czasu, poświęcenia, zainteresowania, więc takie słowa są dużą nagrodą i ty na nie zasługujesz. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Tak. Bardzo Ci dziękuję i proszę, nie rozłączaj się jeszcze ze mną, bo zrobimy zdjęcie, dobrze? Dobrze, Z oczywiście. przyjemnością umieszczę w mediach społecznościowych za chwilę. Super. Naszym gościem był Tomasz Wygoda, porozmawialiśmy dużo o tańcu, ale to nie ostatnia tego typu rozmowa, jeśli chodzi o taniec z gwiazdami, ale kolejna rozmowa już w środę będzie bardziej na sportowo. Więcej.